Czy zdarzyło ci się kiedyś, że chciałeś tylko leżeć w łóżku i nie robić nic więcej? Po prostu chciałeś być leniwy i nie martwić się o żadne ze swoich obowiązków. Wszyscy miewamy takie dni. Wszyscy od czasu do czasu czuliśmy się leniwi, pozbawieni motywacji i inspiracji, i to normalne. Ale żyjemy w tak hiperkonkurencyjnym społeczeństwie, które jest tak nadmiernie skoncentrowane na dążeniu do sukcesu i bogactwa, że czujemy się wewnętrznie winni za czas, który spędziliśmy, nie pracując nad czymś produktywnym. Kiedy przepracowujesz się do wyczerpania i zmagasz się z chronicznym stresem, nieuchronnie będzie to miało niekorzystny wpływ na twoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Ale co, jeśli mogłoby to być coś więcej? A jeśli twoje lenistwo jest czymś więcej niż tylko wypaleniem? Oto 6 ostrzegawczych znaków, że nie jesteś leniwy, tylko masz depresję. Po pierwsze, nie możesz się z tego wyrwać. Poczucie lenistwa zwykle wkrada się, gdy jesteś nadmiernie zestresowany lub jeśli przez długi okres czasu zbyt ciężko pracujesz. Istnieje wiele sprytnych wskazówek i sztuczek, których możesz użyć, aby się z tego wyrwać, na przykład sporządzanie listy rzeczy do zrobienia, słuchanie motywacyjnych pogadanek lub wyznaczanie osiągalnych celów. Ale kiedy jest to depresja, która nie jest wyborem, a na pewno nie jest czymś, z czego można się po prostu otrząsnąć lub przezwyciężyć bez względu na to, co mówią inni. Depresja to poważna choroba psychiczna, która w razie potrzeby wymaga profesjonalnej pomocy i leków. Często epizody depresyjne mogą nawracać przez całe życie, więc mogą być potrzebne miesiące terapii, aby sobie z nimi poradzić. Po drugie, nie możesz się rozweselić. Czy często zmagasz się z uczuciem niewyjaśnionej samotności, smutku i beznadziejności? Ciągle czujesz się wyczerpany i rzadko masz energię. Możesz czuć się przygnębiony i zniechęcony z powodów, których po prostu nie rozumiesz. I nic, co robisz, nie wydaje się cię rozweselać ani poprawiać samopoczucia. Żadna ilość snu, smacznego jedzenia czy zabaw z przyjaciółmi nie wydaje się zbytnio poprawiać nastroju. Kiedy walczysz z depresją, nawet robienie rzeczy, które kochałeś najbardziej lub spędzanie czasu z bliskimi, nie może sprawić, że poczujesz się lepiej. Po trzecie, straciłeś zainteresowanie wszystkim. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, wyraźnie zmniejszone zainteresowanie przyjemnością czynnościami jest jedną z cech charakterystycznych epizodu depresyjnego. Więc jeśli odkryłeś, że twoje lenistwo sprawiło, że straciłeś motywację i zainteresowanie wszystkim, w tym szkołą i pracą, to jest to pewny znak, że coś jest nie tak z twoim zdrowiem psychicznym. W przypadku depresji tracisz zainteresowanie swoimi hobby i emocjonalnie wycofujesz się z otoczenia. Wolisz zostać w domu i leżeć w łóżku nie robiąc nic przez większość dnia, ponieważ po prostu nie możesz już znaleźć w sobie wystarczającej troski o cokolwiek. Po czwarte, nie możesz funkcjonować tak, jak kiedyś. Czy czujesz, że twoje lenistwo wymyka się spod kontroli? Czy stało się to dla ciebie zbyt trudne? Czy przeszkadza ci w pracy, szkole lub życiu osobistym? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, być może masz do czynienia z depresją. Diagnozując depresję, psychologowie mają tendencję do patrzenia na 4D. Są to dewiacja, niepokój, niebezpieczeństwo i dysfunkcja. Jeśli więc twoje lenistwo sprawia, że jesteś dysfunkcyjny, czyli znacząco przeszkadza ci w wykonywaniu codziennych zadań i wydaje ci się, że jest to ciągła przeszkoda w twoim życiu, być może nadszedł czas, aby porozmawiać o tym z lekarzem psychiatrą. Po piąte, nic nie wywołuje twojego lenistwa. Często lenistwo przejawia się jako zwlekanie i może być spowodowane wieloma różnymi przyczynami. Niektórzy uważają, że poczucie lenistwa odzwierciedla brak poczucia własnej wartości, podczas gdy inni twierdzą, że jest to spowodowane brakiem pozytywnego uznania ze strony innych. Może również wynikać z braku dyscypliny, samokontroli i zainteresowania. A co z depresją? Co powoduje depresję? Cóż, prawda jest taka, że psychologowie tak naprawdę nie wiedzą. Ale jedno co wiemy na pewno, to to, że zwykle nie jest wyzwalane przez jedną konkretną rzecz. Nie zawsze istnieje jasny powód, dla którego może rozwinąć się depresja. Jeśli więc nagle poczujesz się przygnębiony, zniechęcony i pozbawiony energii, przyczyną może być depresja. I po szóste, twoje lenistwo nie jest wyborem. Wreszcie, ale być może najważniejsze, kluczowa różnica między depresją a lenistwem polega na tym, że chociaż lenistwo można zmienić, depresja nie jest tak łatwa do zmiany. Jeśli czujesz się zmęczony lub pozbawiony motywacji, możesz zrobić coś, aby to zmienić. Możesz odpocząć, przeprowadzić burzę mózgów, poszukać inspiracji i wypróbować różne haki zwiększające produktywność, które pomogą ci wyjść z lęku. Ale z depresją nie jest to takie proste. To nie jest funk, z którego można się po prostu wydostać. Kiedy masz depresję, nie decydujesz się na depresję lub pozostanie w depresji. W rzeczywistości pacjenci z depresją często zgłaszają ogromne poczucie winy, wstydu i bezradności z powodu depresji. Nikt z depresją nigdy nie robi tego tylko dla uwagi. Choroby psychiczne sięgają o wiele głębiej.
Czy możesz odnieść się do któregokolwiek z objawów depresji w tym filmie? Jeśli ty lub ktokolwiek, kogo znasz, doświadcza poważnej depresji, nie wahaj się skontaktować z lekarzem psychiatrą, aby uzyskać pomoc. Proszę polub i udostępnij ten film, jeśli ci pomógł i myślisz, że może pomóc też komuś innemu. Nie zapomnij nacisnąć przycisku subskrypcji, aby być na bieżąco. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.